Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dawno się Wam nie pokazywałam, dawno mnie nie było. Działalność kanału została troszeczkę zawieszona, głównie z powodów energetycznych. Natomiast nadchodzą zmiany. Jestem w trakcie dość gruntownych zmian, że tak powiem, w moim życiu. Także pod kątem ustawienia duchowego i będzie to się wiązało również ze zmianą kontentu na YouTubie. Na razie jeszcze Wam nie chcę nic zdradzać, bo też do końca nie wiem, czy to wypali. Natomiast możecie trzymać za mnie kciuki, bo w najbliższym czasie nie tylko tarot będzie głównie moją specjalizacją, a jeżeli chcecie wesprzeć ten proces, dalej mnie wspierać, zapraszam Was serdecznie do zapoznania się z opisem pod filmem i zapraszam Was oczywiście do konsultacji indywidualnej. Obecnie mam jeszcze 3 prywatne rozkłady do wykonania. Dziękuję serdecznie za wyrozumiałość tym osobom, bo ostatnio miałam spadki energetyczne, także dziękuję za wyrozumiałość, za cierpliwość i za to, że ten czas oczekiwania po prostu troszeczkę się wydłużył, natomiast wracam, że tak powiem, już do swoich witalnych sił, podejmuję się uzdrawiania, będę podejmować się tego uzdrawiania regularnie, tak aby również zmienić troszeczkę swoją specjalizację, potencjał, podwyżyć ten potencjał i także zmienić kontent na YouTubie. Więc trzymajcie kciuki, pamiętajcie o wsparciu, o łapeczce w górze, możecie zostawić ślad w komentarzu, jest to zawsze bardzo miłe, zawsze z wielką chęcią czytam te komentarze, oczywiście te pozytywne, najbardziej tutaj motywują do pracy i wibrują po prostu pozytywnie i to od razu można wyczuć, tak? No, ale ta konstruktywna krytyka oczywiście też warto się z nią zmierzyć, natomiast na tego typu kanałach myślę, że są oczekiwane głównie te pozytywne, nie wibrujące i wspierające komentarze. Gdyby ktoś chciał z Was wesprzeć mnie, zamówić sobie indywidualne czytanie, zapraszam Was tradycyjnie do zapoznania się z opisem pod filmem. Macie tam wyszczególnione, jakie są metody płatności itd., itd., więc zachęcam Was do tego. Zrobimy sobie czytanie tygodniowe. Czytanie tygodniowe do 16 maja, zaczynając od zodiakalnych byków. Oczywiście może to rezonować również z osobami, które mają w tym znaku ascendent, księżyc, Wenus. Zawsze możecie tych aspektów wysłuchiwać. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, gdzie macie obsadzone planety w kosmogramie, tradycyjnie Was do tego zachęcam. Zaczynamy od byka. Będziemy kończyć na zodiakalnych baranach. Także zapraszam Was serdecznie do odczytu. Poproszę o przekaz, połączenie z najwyższym potencjałem i przekaz dla wszystkich utożsamiających się z energią byka o tygodniowy przekaz do 16 maja. No i tutaj nam się, kochani, pokazują same karty. Byczyca mocno w sile, ale troszeczkę odlatują. Panowie tutaj odlatują z jakąś silną, ognistą kobietą. Może być tak skorpionica też mam. No, może być skorpionica. Skorpionica pani spod znaku strzelca, lwa bądź barana. Myślę, że wielu panów spod znaku byka ma związek z panią skorpionicą. Dajcie znać, czy tak jest. Okej. Okay. I troszeczkę tutaj poleciliście, odleciliście, że tak powiem. Albo jest to fantazjowanie po prostu o jakiś, bo to tak ze strony panów. Panie pokazują mi się bardzo silnie, niezależnie, szczerze powiem, i troszeczkę bardziej ugruntowane, ale z dość mocnym problemem z ego. Natomiast panowie, no tu się coś zadziało. Tu coś tą stabilność pod nogami zaburzyło. I są tu problemy, zaczynają pojawiać się pierwsze problemy przed zbytnie fantazjowanie przez pozorną pewność siebie, bym tutaj powiedziała. No zobaczymy co dalej i czy te problemy są przejściowe. No szczerze mówiąc, kochani, nie wydaje mi się.
Generalnie uważajcie panowie na swoje związki i relacje, bo tutaj pokazuje mi się silna, niezależna kobieta, ale kiedy wy zaoferujecie pomoc, to po prostu jest takie ryzyko, że będziecie wykorzystani, tak? Bo tu i kłamstwa mi się pokazują, i manipulacje. Ten tydzień może też wiązać się z nowym przedsięwzięciem zawodowym, finansowym. I właśnie nie wiem, czy to nie płynie od jakiejś kobiety spod znaku Skorpion, Strzelec, Waran, Lew. Ale uważajcie, bo tu nie do końca ta szansa mi się podoba. Przede wszystkim to może być jedynie wasze fantazjowanie, że tutaj się uda, tak? Mówię, bo tu wyczuwam mocno taką iluzoryczną po prostu pewność siebie. Dwa, no jest ten problem z ego. Są kłamstwa, są manipulacje, utrata zachwiania realizmu życiowego i niedostrzeganie prawdy kryjącej się za kulisami tej sytuacji. I na koniec tego tygodnia, niestety, moi drodzy, mamy stratę emocjonalną. Więc cokolwiek tutaj zaczynacie, czy to są marzenia finansowe, tak, o nowej pracy, o nowym domu, o założeniu rodziny, o nowym związku, no trzeba będzie tutaj ewidentnie troszeczkę uważać, aby te marzenia nie były złudne. Będę dokładała, na czym się skupić w tym tygodniu, ale chciałabym tutaj jeszcze troszeczkę sobie nieco dopowiedzieć. Tutaj mam blisko karty, więc wyciągnę karty z mojego kuferka. Zastanawiam się, czy boski tarot, czy tarot archetypowy. Dobra, niech będzie tarot archetypowy. Natomiast ten tarot na pewno wymaga oczyszczenia. Tam nie używałam, trochę tym dłużej siedział. Proszę o oczyszczenie kart, aby przysłużyły się dla ogólnego dobra z najwyższym czystym potencjałem. Zobaczmy, zweryfikujmy tą kobietę. Drogie panie, to oczywiście wy możecie pokazywać się w tej przepięknej energii dominującej, królowej buław, ale tutaj trzeba naprawdę uważać na własne ego w tym tygodniu i na zbytnią pewność siebie. Ale panowie, może chodzić o ognistą panią spod znaku Skorpiona, spod znaku Strzelca, Barana lub Lwa. Gdybyście mieli do czynienia z taką osobą, dopytam tutaj nieco, jeśli nie macie co do niej pewności, dobrze? Oczywiście pamiętajcie, że przekaz jest ogólny. Jeśli potrzebujecie indywidualnego, zapraszam serdecznie do kontaktu pod mailem divineforward@gmail.com. Więcej informacji znajduje się pod filmem. Królowa buław w tym tygodniu to jest królowa buław wręcz z odwróconą królową denarów, więc kochani, zbytnia pewność siebie i zbyt materialistyczne podejście tutaj do całego tematu, tak? Niestety nie wyczuwam tutaj uczciwej energii. Jest to osoba skłonna do manipulacji, tak jak tutaj wyczułam wcześniej. Mamy maga, więc uważajcie. Zachwiany realizm, marzenie, fantazje, iluzje nam się pojawiają. Troszeczkę takie niedojrzałe podejście, ale być może też, kochani, topienie się we wspomnieniach. Czyli po czyjejś ze stron może pojawić się chęć do odnowienia kontaktu z tymi znakami, które tutaj wymieniłam. Być może u Was, Panie, też troszeczkę tak wspominacie, bo jacie w obłokach, pomimo że u Was było dość stabilnie, zwłaszcza pod kątem materialnym. No nie wiem, no uważałabym. Ponieważ rozkład kończy mi się piątką kielichów, mamy też odwróconego asa mieczy. No i mamy to ego do przepracowania. Właśnie, mamy to ego do przepracowania.
Słuchajcie, jeżeli czekacie za bratnią duszą na przykład, to nie jest odpowiedni moment, ponieważ ta osoba nie wyciągnęła wniosków z danych lekcji, tak? Nie przerobiła lekcji karmicznych, a przede wszystkim nie dostrzega prawdy w danej sytuacji, nie ma spełnienia, więc gdyby kusiło przede wszystkim i wejść tak naprawdę w jakąś znajomość do człowieka, gdzie nie macie 100% pewności, że to będzie stabilny związek i odnowić kontakty z przeszłości, nie róbcie, kochani, tego. Nie róbcie tego, bo tutaj według tej energii nie ma potencjału, przy czym pamiętamy, rozkład jest ogólny, nie musi z każdym rezonować, ale jeżeli czujecie, że tak jest, no powiem Wam szczerze, że nie warto, bo to przyniesie kolejne kryzysy, zwłaszcza emocjonalne, duchowe, tak? Więc nie, Gdyby przede wszystkim z bratnią duszą tutaj, ja to już szczerze mówiąc widzę szansę nawet, że ktoś się do Was odezwie, chociaż i też niekoniecznie, nie u wszystkich, tak? Bo jednak te karty komunikacji są mocno odwrócone. Albo po prostu Was coś zablokuje, tak? Albo nie otworzy się na tą komunikację, albo będzie to bardzo dziwna, złośliwa komunikacja. Więc tutaj raczej przestrzegam, bo nie ma potencjałów z tych kart. W związku z tym sprawdźmy, jakie potencjały rozwijasz, drogie byki, i na czym w tym tygodniu duszycznie się skupić. Zobaczmy. Dobrze. No, chciało mi się tutaj ukazać cztery karty. Tak, na bratniaka trzeba będzie zdecydowanie, kochani, poczekać. Nie jesteście na tyle pod kątem duchowym jeszcze uzdrowieni. Angażowaliście się długo bardziej w sprawy, że tak powiem, materialne niż rozwoju duchowego u większości pychów. Mamy Wisielca w tle, więc tutaj ewidentnie w tym tygodniu należy się wstrzymać. I dodatkowo, jakie mamy potencjały do rozwinięcia. U wielu z Was w życiu mogła upaść wieża, mogła się tu zadziać, gdzie dostaliście tego olśnienia, tak? Że no tutaj, ale nie u wszystkich, absolutnie nie u wszystkich. Wyczuwam, że to jest u kilku dusz, tak? U wielu właśnie ta wieża nie leci. I ona się zadzieje w Waszym życiu, w pewnym momencie tutaj odczuwam, gdzie trzeba będzie docenić coś, gdy stracicie, tak? U niektórych ten proces się tutaj rozpoczął. Okej, ja straciłem, pogubiłem się w materii i teraz rozumiem, że nie tędy droga, tak? Ale u wielu jednak ta wieża nie upada. A ona musi upaść, żeby wkroczyć jakby na drogę rozwoju duchowego, wiecie, o co chodzi, odczepić się od tej materii w końcu. Nie u wszystkich ten proces zachodzi, tutaj dostaję informację. Poprzez silne ego, poprzez upór, poprzez, i to macie do przepracowania, tak, które mi się pokazuje, poprzez widzenie tylko swoich racji, nadgorliwość, zapalczywość, zbytnią pewność siebie, i w związkach bratnik dusz po prostu nie ma równowagi, nie ma tej wdzięczności duchowej, która powinna być. Natomiast taki proces, wy macie szansę w dalszym ciągu na przebudzenie duchowe. To przede wszystkim karty nie pokazują, i gdzieś może być ten kontakt z tą ważną bratnią duszą, czy też bliźniakiem. Natomiast to jest wszystko pod wielkim znakiem zapytania. Pokazuje mi się, że duchowo nie jest na tyle rozwinięte u Was na poziomie dusz, abyście taki trwały i stabilny związek zbudowali, więc sporo pracy jeszcze przed Wami. Nie róbcie tego w tym tygodniu, ponieważ szybko się sobą zmęczycie i stracicie tego wszystkiego sens. Karty ewidentnie pokazują dla byka: wstrzymaj się, to jeszcze nie jest odpowiedni moment. To jeszcze nie jest odpowiedni czas. Dziękuję serdecznie. Jeśli czytanie Wam się podobało, jeśli rezonowało, proszę zostawcie łapeczkę w górę. Jestem bardzo wdzięczna. Jeżeli potrzebujecie konsultacji indywidualnej, zapraszam do zapoznania się z informacjami pod filmem. Tam jest podany do mnie kontakt. A teraz przechodzimy już do następnego, kochani, znaku. Są to zodiakalne bliźnięta. Witam Was, bliźniaczki, serdecznie. I przechodzimy do komunikatów dla bliźniąt na ten tydzień. Zodiakalne bliźnięta i wszystkie osoby utożsamiające się z bliźniętami.
Coś strzelec mi się tutaj, kochani, u Was pokazuje. W ogóle macie potrzebę silną równowagi, troszeczkę jest destrukcji w tym tygodniu. Mentalnej blokady, przybicia, zblokowania emocjonalnego, oziębłości, bólu, po prostu bólu też, nie bójmy się tego użyć. Spowodowanego, myślę, nadmiernie pesymistycznym myśleniem, bądź negatywną energią zodiakalnego strzelca. Być może tutaj strzelec Wam zranił, być może zamartwiacie się o strzelca, tak? Ten strzelec tak nie do końca mi się tutaj pokazuje negatywnie. Na pewno jest potrzeba wysłania miłości do tej osoby, zrównoważenia energii, tak? Bo sporo tutaj negatywnego dalej mi się pokazuje. Są też, są potencjały materialne oczywiście, tak? Czwarte stopowanie po ziemi, pomimo tego, na ziemi pomimo tego negatywu. Tutaj trzymacie gardę, że tak powiem. Pozytywne potencjały pokazują mi się wokół znaków ziemskich. Są to opiekuńcze energie żeńskie, realistyczne, bardzo praktyczne. Byk, panna, koziorożec, tak? Trygon ziemi. O, i to nie tylko ziemskie, męskie też. Bardzo dobrze pod kątem finansowym, materialnym. Natomiast coś się wydarzyło, że pomimo tego twardego stąpania na ziemi, wzrastania pod kątem materialistycznym, finansowym, rozwojowym, tak, w tej dziedzinie tutaj denarowej, że tak powiem, tutaj mamy w sensie królowe i króla denarów na tronie, więc tutaj naprawdę mogą być partnerskie, biznesowe w tym tygodniu pozytywne relacje ze znakami byk, panna, koziorożec. I to i ziemi, i męski potencjał, i żeński, widzę. Natomiast coś Wam nadal sprawia ból wewnętrznie, tak? Jest ta oziębłość, jest ten chłód, destrukcja, no i karty radzą mi z... Dostrzegam w energii bardzo bolesną, emocjonalną stratę. No, obstawiałam, że coś z tym strzelcem. Możecie dać znać, czy Divine uzdrowiła swoją energię na tyle, wróciła do żywych i tutaj są czytania trafne, tak? No tak, źródło pokazuje potrzebę rozwoju duchowego. Przede wszystkim. No i też teraz tak mi też przychodzi na myśl, że oczywiście są, że został zakończony jakiś romans, tak? Że tutaj ta królowa denarów i król denarów to po prostu para z długoletnim stażem. Małżeństwo, tak? No wiadomo, małżeństwo, gdzie raczej opiera się wszystko na obowiązkach i na dobrobycie i finansach. Był romans, który się zakończył, cierpicie, skrywacie to przed partnerem. No, takie rzeczy tutaj, kochani, widzę. Dobra, gdyby ktoś z Was miał strzelca, już Wam mówię, co z tym znakiem, że tak silnie wyczuwam tego strzelca teraz. Więc gdyby z Was ktoś miał, to już Wam mówię. Nie te karty. Dobra. Zodiakalny strzelec. Co z tym znakiem, gdyby ktoś z Was miał? Też cierpi. Też na poziomie emocji tej osoby jest coś destrukcyjne. Nie. Być może dlatego musieliście zakończyć relację, bo przez destrukcyjne emocje tej osoby. Coś tu się wydarzyło, bliźniaczki. Coś tu się wydarzyło. Czemu tu jest tyle destrukcji? Czy faktycznie poprzez emocje, poprzez zakończony romans? Nie wiem, czy to Wy nie jesteście skłonni do głębszych uczuć, bo tutaj ten król denarów, to nie musi być romans, tak? Znaczy, no może być, znaczy tutaj nie widzę stałych związków. Ale w sensie nie musicie być w stałym związku, tak? To niekoniecznie królowa denarów, król denarów to para. Mogą być bardziej jakieś tutaj relacje biznesowe.
może nawet z tym samym człowiekiem, tak? Czy to ogólnie, więc mówię, ja to będę widziała wiele różnych opcji dla różnych osób, tak? Jeżeli chcecie szczegółowo, zapraszam Was serdecznie do konsultacji indywidualnej. Więcej informacji, jak się ze mną skontaktować, jest pod filmem. Natomiast, słoneczko drogie, wygląda to tak, jakby którejś z Was blokowało się. Wy tu nie blokujecie się na materię. Materialnie to jest super. Ale jakbyście blokowali mi się tutaj na przepływ głębszych uczuć do drugiej strony, dlatego druga strona jest poraniona tak silnie. Widzę tutaj taką sytuację, widzę tutaj mocną oziębłość, pustkę taką uczuciową i niemożność przyjęcia pomocy od innych, tak jakby wasza wrażliwość, wasza czakra serducha była tutaj mocno zblokowana. I jeśli relacje, to relacje partnerskie. Więc tutaj bliźniaczki, ewidentnie większość bliźniaków, nie mówię, że każdy, jeżeli jesteście w związku, no, tu raczej nie odnajdziecie przekazu, tak? W tej tygodniówce. Dla siebie możecie sprawdzić swój księżyc, Wenus, ascendent, bo ja tu widzę silnych, niezależnych singli, którzy mają problem z zaangażowaniem się uczuciowo. Szczerze Wam powiem. Słuchajcie, jest byk, kręci się wokół Was byk, który jest Wami zainteresowany. To singlom powiem, jest singielką. Raczej Pan byk, raczej to nie jest Pani byczyca. Raczej to jest dla Pani, z znaku bliźniąt. Jest zainteresowany Wami zodiakalny byk, no kimś tam jest, tak? To znaczy dogólnie do kogoś tam trafi, więc muszę powiedzieć. Nie wiem, czy to czasami nie jest Wasz szef właśnie. Jest to osoba, z którą łączą Was jakieś interesy, bądź po prostu jest to ktoś z Waszej pracy. Ale Wy myślicie bardzo negatywnie, nie jesteście gotowi na nową relację miłosną. W związku z tym, na czym się skupić w tym tygodniu zodiakalne bliźniaczki? Na jakich potencjałach się skupić? Zodiakalne bliźnięta. Na jakich potencjałach się skupić? Ja bym tutaj powiedziała, że jedynie z tym bykiem, bo z innymi znakami, zwłaszcza z wodnikiem, kochani, nie bardzo. Nie bardzo tak widzę pod kątem rozwijania szczęśliwych związków na tą chwilę, wiecie? Takie mam. No, musicie do końca uwolnić się z jakiejś trudnej emocjonalnej sytuacji, najprędzej, no, musicie do końca uwolnić się z poprzedniej relacji, tak? Tu jest coś z szefem, tu jest coś z osobą, z którą macie wiele interesów. Jest to osoba wyżej ustawiona, ale to jest pozytywnie. Osoba przedsiębiorcza z podznaku byka, znowu mi się tutaj pojawia, z ognistym wpływem w kosmogramie. Ale kochani, mocno karty mi pokazują. Niektóre bliźnięta też mają problemy finansowe, więc nie przegapcie tej szansy, bo od tych znaków ziemskich w tym tygodniu mogą być szanse finansowe, materialne. Myślicie bardzo negatywnie, co jest do zmiany. I przede wszystkim karty pokazują, to są karty rady, tak? Ja to tutaj wyciągam. Pokazują mi nieumiejętność wyjścia z Waszej trudnej sytuacji, jakąkolwiek macie. Ta nieumiejętność wyjścia, no niestety tutaj mocno mi się pokazuje. Wiecie co, dlatego, że większość z Was ma zblokowaną czakrę serca i czakrę gardła. Zdradzę Wam rąbek tajemnicy, że obecnie w moim życiu pracuję nad bioenergioterapią. Będę pomałymi krokami przygotowywała się do uzdrawiania energią, tak? To jest taki rąbek tajemnicy od arcykapłanki. Zobaczymy, czy to wypali. Na razie jestem w trakcie przygotowania. Także mówię, na moim kanale nie tylko tarot, bo będzie wiele informacji o aurze energetycznej, o czakrach niebawem, tak? No. I tutaj Wam od razu, bliźniaczki, mówię, że jest coś na poziomie Waszego serducha i gardełka, tak? Czyli nieumiejętność dialogu, zwłaszcza o tych sprawach uczuciowych. No bo jak my mamy rozmawiać o sprawach uczuciowych, kiedy mamy zblokowaną i czakrę serca i gardła? No bardzo ciężko. I jest taka karta, jakoś chcielibyście nazwać te trudności, tak? Porozmawiać o tym,
przyznać się w ogóle, że czegoś wam w życiu brak, ale coś was mocno stopuje, tak? Być może niektórzy nie kończą do końca relacji, tak? To wiecie, albo kończymy relację, rozstajemy się, albo podejmujemy nad nią pracę, tak? I takie powinno być rozwiązanie. Ja tu widzę raczej waszą ucieczkę w pracę właśnie. W pracę nie nad związkiem, tylko w pracę po prostu materialną i zawodową, tak? Dlatego tu jest karta rada, uwolnij to się. Zakończ to i jeżeli nie wiesz, jak pracować, nie wiesz, jak podjąć pracę w tym partnerstwie, nie męcz już się z tym, tak? Uwolnij się. No, takie karty rady dla Was i takie wskazówki na ten tydzień. Dziękuję serdecznie, bliźnięta. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli czujecie, że przekaz z Wami rezonuje, zostawcie proszę łapeczkę w górze. Miło też mi będzie, jak pozostawicie po sobie ślad w komentarzu. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam do konsultacji indywidualnej, gdyby ktoś miał takie życzenie i przechodzę teraz do następnego znaku, a wszystkie zodiakalne bliźnięta serdecznie pozdrawiam i witam teraz zodiakalne raki. Zodiakalne raczki, przechodzę do Waszego czytania. Witam się z Wami, oczyszczam kartę, aby tutaj rezonowały z raczkami i przechodzę do składu. Zodiakalne raki. Zodiakalne raki do 16 maja. Zodiakalne raki do 16 maja. No, tutaj sytuacja rusza mocno do przodu, natomiast niespełnienie miłosne i emocjonalne niestety nadal mi się u Was pokazuje, więc raczej tutaj krótkotrwałe romanse niż głębsze relacje, dlatego że jest bardzo dużo lęku i są, drogie raczki, problemy z zaufaniem. Więc to też nie do końca jest jeszcze dobry czas na stałe związki, ale horyzonty są dosyć pozytywne, ale chyba tutaj też dosyć mocno jeszcze cierpicie po przeszłości. Jesteście w tym procesie uzdrawiania, więc ta przeszłość daje o sobie znak i pomimo tego, że tu macie jakąś nową relację w większości, bo tu raczej też nie będę mówiła do osób, które są w stałych związkach, pomimo tego, drogie słońca, no boicie się głębiej zaangażować, budować coś stabilnie, tak? Z jakimi aspektami sytuacja rusza do przodu? Ja wyczuwałabym to, że macie nową relację, macie romans. Dosyć taki pozytywny, ale bez większego zaangażowania się głębszego, emocjonalnego, uczuciowego. Natomiast zobaczmy jeszcze, co tutaj się wydarzyło, że jest ten rydwan i tak troszeczkę ruszyliście do przodu z kopyta. No, tak nie do końca ze spełnieniem emocjonalnym u Was. Ale zobaczmy, zobaczmy, rozjaśnijmy ten układ raki. Z czym związany jest rydwan w energetyce u Was w tym tygodniu? Co tu ruszyło tak do przodu? Okej. Pojawił się w Waszym życiu człowiek, który, mówię, albo po prostu przyjemny, pozytywny romans, albo właśnie przyjęliście pomoc od innych, sytuacja ruszyła do przodu. I faktycznie, tak jakby troszeczkę ktoś coś tutaj zdjął Wam ten balast, to obciążenie z pleców, tak? Bo mamy mniej stresu już widocznego w energetyce, mniej ograniczeń. Natomiast pod kątem spełnienia emocjonalnego, miłosnego, karta jest w odwrocie niestety nadal. Mogą być nadal problemy w rodzinie, dosyć spore, bądź problemy emocjonalne z zodiakalnym bykiem. Z bykiem, z partnerem. Być może ktoś po prostu też finansowo tutaj Was utrzymuje w dalszym ciągu, tak? I tu nie ma spełnienia, tu nie ma miłości z tą osobą. Nie ma wzajemnienia uczuć, niestety bym powiedziała. Albo jest zupełnie inny człowiek, a zupełnie inną osobą jest osoba stała, związkowa, tak? Zupełnie do kogoś innego są uczucia. Pomocnego, empatycznego, tak? Natomiast jest jakiś stały związek, dlatego to jest tak mocno problematyczne. I wy boicie się. Nie wiecie, co tu dalej zrobić. Bo wielu z Was po prostu tkwi
tkwi w toksycznym związku i wielu z Was ma mocno toksyczne aspekty do przepracowania. To może być po prostu ten były partner z jakiegoś tam x czasu i dlatego boicie się zaufać i wejść w nową relację raki. Tak? Zwłaszcza kobiety mają taki problem. Kobiety boją się zaufać nowemu partnerowi. Taką tutaj widzę sytuację, warto by było nad tym popracować. No i tak troszeczkę czekacie tutaj najlepszy czas, bo boicie się iluzji, boicie się oszustwa i więc jeżeli panowie spod znaku raka mnie słuchają, no to tutaj są takie kobiety, które nie zaufają od razu, tak? Które będą chciały przeczekać, boją się zdrady, boją się oszustwa bardzo mocno. Ale kochane raczki, szansa na to spełnienie jak najbardziej jest, ponieważ tutaj już pokazuje mi się dziesiątka kielichów w pięknej, prostej pozycji. Natomiast nie trzymajcie się kurczowo przyszłości, pozwólcie tej przyszłości odejść, pozwólcie na odpuszczenie tej przyszłości, tak? Na czym się skupić, aby tutaj właśnie było spełnienie emocjonalne i miłosne. Jak tutaj Wam pomóc, raki? Zodiakalne raczki, jak Was wspomóc? No na razie jest zawieszenie broni. Na pewno w ogóle nie odnawiacie tutaj jakichś kontaktów z przyszłości, bo to utrudni Waszą sytuację. Oj, mocno jesteście zblokowani emocjonalnie. Odciąć się od ludzi, ja to tak patrzę na tego byka. Patrzę na tego byka albo na materialistę, który chciał Was wręcz przekupić pieniędzmi. Odetnijcie tego człowieka, dobra? Ze swojego życia, ze swojej aury, z energetyki. Zróbcie po nim proszę porządek. Bo tu tak mocno no to widzę. To spowodowało Waszą oziębłość emocjonalną, jakąś chorobę, zamknięcie, tak? Zaburzenia. Toksyczności. Uwolnij się do końca raku po toksycznym związku. To na pewno tutaj widzę. Takie masz zadanie. Sporo rozpaczy jeszcze w tobie. Jakieś być może też pobudki troszeczkę do zemsty, tak? No, pokazuje mi się wiele zranionych raczków. Natomiast to były też wasze inne lekcje karmiczne, kochani. Warto też zająć się nauką, rozwojem. Zainwestować w swój rozwój, w studia, rozpocząć nową pracę, nową dziedzinę, wyszkolić się w czymś, tak? Bo tu macie bazę denarów, ale bardzo mocno to jest taka energetyczna też więź, symbioza z kimś, czy po prostu macie podczep z kimś, kto ściąga Was nadal w dół. Obstawiałabym mojego partnera, ale nie musi być, tak? Pomyślcie, kto to może być i zachęcam do zrobienia raczki z tym porządku. Tak? Dziękuję Wam serdecznie, jeśli przekaz z Wami rezonował, spodobał się Wam, w czymś mogłam pomóc. Bardzo proszę w ramach wymiany energetycznej zostawić łapeczkę w górze. Miły też będzie ślad w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do kontaktu indywidualnego, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Zachęcam do zapoznania się z opisem pod filmem i do usłyszenia w następnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie, raki, ściskam, trzymam kciuki i przechodzę do zodiakalnych lwów. Zodiakalne lewki, proszę o oczyszczenie kart, aby tutaj współpracowały z najwyższym potencjałem dla Waszego dobra. I przechodzę do czytania, co dla Was zodiakalne lwy do końca, do 16 maja. Do końca tygodnia, do 16 maja lwy, co dla Was. Waga silnie widoczna w energetyce u Was. Nie wiem, co dzieje się z tą wagą, ale toksycznie, wiecie? Toksycznie. Walczycie o jakąś... Panowie walczą o panią spod znaku waga wodnik, ewentualnie bliźnięta, tak ta waga mocno mi się pokazuje. Ewentualnie może być karmiczny związek. Generalnie walczycie... Jest to jakaś karma, tak? Jest ciężka. No i bym stawiała, że panowie walczą o panią z trygonu powierzchnego bliźnięta waga wodnik. Nie jest to zbyt pozytywne, powiem Wam szczerze. Te dwie karty wyleciały mi same. Są tu obciążenia psychiczne dosyć mocne w sferze psychiki.
Dziewiątka mieczy, wiadomo, co to za karta. Dosyć depresyjna. Jest to na skutek jakiejś nieprzepracowanej karmy, jakiegoś trudnego związku karmicznego, ale toksycznego dosyć. Chyba, że macie uzależnienia znowu tutaj. Ale walka jest. Dobra. Czemu to jest tak brzydko znowu w tej energetyce wewe? Co tu się wyprawia? Zostawić was na jakiś czas. Samopas. Dobra, co się wyprawia? Zodiak ryby. Czemu to jest 9 mieczy? Co tu się dzieje? Uczucia są. Uczucia są, ale bardzo niestabilne. No, obstawiałabym trzygon powietrza. Waga, wodnik, ewentualnie bliźnięta. Macie tutaj nagrabione pod kątem emocjonalnym. Staracie się podjąć jakąś decyzję. Jesteście jednocześnie niestabilni bardzo. Okej, ciąży wam jakaś karma, kochani. Pamiętajcie, że to jest ogólny przekaz. Więc gdyby ktoś chciał wskazówki indywidualnej, zapraszam do kontaktu pod mailem divineforwardtarot@gmail.com. Bardzo dużo negatywnych emocji. I słuchajcie, to nie musi być związki karmiczne, to są związki z rodzeństwem, to są związki z sąsiadem, słuchajcie, to są związki z przełożonym w pracę, z kimkolwiek, możemy mieć na poziomie duszy jakieś lekcje do przepracowania. Ale ja tu widzę przede wszystkim wagę wodnika i bliźnięta, kochani, tu się dzieje z tymi znakami. Jest to silnie do przepracowania. Słyszę tutaj też słowo, zdanie, niewyrównane rachunki macie, tak? Takie jakieś poczucie długu wobec jakiejś osoby mi się tutaj pojawia. Jest to obwiane bardzo toksycznymi, destrukcyjnymi emocjami, które obniżają poczucie waszej wartości. Z czymś, jakiś dług karmiczny, kochani, niespłacony widzę. Drugi raz karma w tle. No, ale mam nosa, ale mam nosa. Nie ma opcji, żeby divine tutaj sprawy w kartach wypadła. No karma ciągnie się dług karmiczny. Jak go spłacić? I to jest dla tych osób, które mają takie poczucie, tak? Z takimi osobami przekaz rezonuje, innych zapraszam do odsłuchania swojego księżycu ascendentu Wenus. Natomiast te lwy, które wiedzą, że mają wobec kogoś dług, przede wszystkim karmiczny, jak to spłacić? Zapytałem kartę. Jak to spłacić? Bo wy chcecie o to zobaczyć. Natomiast jak to spłacić? Lwy. A jeszcze uczucia są. No nieźle, nieźle. Pojawia nam się jakaś iluzja, pojawia nam się nadwrażliwość po stronie kobiecej bardzo mocno. Pojawia nam się zawód miłosny, rozczarowanie. Wiecie co? Macie nieodcięte węzły karmiczne i przez to straciliście wiarę w miłość. Mocno ta sytuacja mi się tutaj ulwa pokazuje, zwłaszcza u kobiet. Jesteście tak prześladowane przeszłością i tak zamknięci sztywno, sternacyjnie w tej sytuacji, nie ufając sobie, nie ufając ludziom, odwołując plany. Bardzo problematyczne energie niestety. Chyba wyciągnę wam jeszcze anielską kartę uzdrawiającą i modlitwę za was. Więcej szans macie pod kątem zawodowym i materialnym. Tam będą sukcesy, tam będą nagrody, tam będą szanse. Natomiast jeśli chodzi o miłość, to w tej intencji wyciągnę wam anielską kartę od Michała Archanioła uzdrawiającą. Tutaj naprawdę na dosyć jest ciężko. Oczyścimy, żeby tutaj krzywdy nikomu nie zrobić, żeby połączyć się z najwyższym czystym potencjałem. Dobra.
Ciężko zrobić krzywdę kartami do Archanioła Michała i modlitwą, tak? Ale oczyśćmy w razie czego, żeby dobrą modlitwę przyciągnąć. No i poproszę do zodiakalnych lwów z problematycznymi związkami karmicznymi i dla tych lwów, które utraciły wiarę w miłość. Poprosimy. Z całego serduszka poproszę. Całego mojego czystego, pięknego, dobrotliwego serca poproszę o taki przekaz i modlitwę. Dla lwów. O, spędzaj więcej czasu na łonie natury. Mamy wskazówkę dla Was od Michała Archanioła. I bądź bardziej wyrozumiały do samego siebie, lwy. Dziękuję za zachęcenie lwów do spędzania większej ilości na świeżym powietrzu oraz proszę o pomoc w odnalezieniu spokoju i czerpaniu radości z obcowania na świeżym powietrzu i z naturą. Być może za dużo czasu spędzacie w pracy, tak? No, więcej łagodności, więcej wyrozumiałości do samego siebie. Tu są problemy z poczuciem wartości w dalszym ciągu. O, lewki, lewki, lewki. No, pozdrawiam Was serdecznie, ściskam, tak? Gdyby ktoś potrzebował wsparcia, zapraszam do kontaktu pod e-mailem Divine Forward. Trzymam dyszyczki za Was mocno, kciuki. I przechodzę do zodiakalnych panien. Witam Was, panienki, serdecznie. Oczyszczam dla Was karty, aby się przysłużyły najwyższemu dobru. I rozkładam dla Was, panienki. Do 16 maja wskazówki, rady, potencjały. Co dla Was? Co źródło chcę Wam powiedzieć? Uwolnij się, zaprzyjaźnij się. Lepiej od samego siebie zaczynając. I ustabilizuj swoją sytuację. Cokolwiek pod tym kątem rozumiecie, tak? Każdy ma troszeczkę inną sytuację, to są odczyty ogólne. Równowaga też tutaj się pokazuje, tak? Więc zaprzyjaźnij się i nie angażuj się za nadto. Na pewno to jest radą, jeśli chodzi o związki. Ale mocno sprawy stabilizacji. Tutaj uwolnij się z tego, co toksyczne, uwolnij z tego, co Ci nie służy. Natomiast na pewno też nie wyrzucaj wszystkiego na śmietnik, tak? Bardziej ustabilizuj sytuację, niż całkowicie się od niej odcinaj. Ja tu nie widzę jakiegoś odcięcia na maksa, tak? Zakończenia. Uwolnij się, wypuść negatywne emocje i ugruntuj się. Takie przekazy. Bo tutaj w Waszym ciągu jest szansa na równowagę, tak? Jest po prostu szansa na równowagę. Jest ta karta równowagi. Tak. Czyli tu po prostu możemy, tu też z pogodzeniem się z pewnymi sprawami i z odpuszczeniem mocno wiążą się te energie. To jest po prostu szansa na wywieszenie białej flagi. Tak bym to powiedziała. Na wyjście z problematycznych myśli, z oczyszczenie negatywnej energii płynącej prosto z wnętrza, tak? Uzdrowienie, wyciszenie, wypuszczenie negatywu. To wszystko tutaj widzę. I ustabilizowanie się, więcej pozytywnych myśli na pewno będzie Wam potrzebne. Ale zwłaszcza jeśli macie związek ze Skorpionem, dziwne, bo ze Skorpionem zazwyczaj jest duży potencjał, jeśli chodzi o związki Panna Skorpion. Ale to tak nie bardzo macie pod kątem uczuć. Panie, proszę stawiać na siebie. To nie to, że wszystko jest stracone, ale z tym Skorpionem to będzie jakiś straszny tutaj toksyczny związek. Ogólne, więc no, ktoś tam ma coś, nie wiadomo. Ale generalnie nie za bardzo czas też na stabilne związki, relacje. Dlaczego? Ano dlatego, bo za mało jest miłości własnej, tak? Oczyścić się, panienki, oczyścić. Dobra. Jakie potencjały na ten tydzień? Na czym się skupić? Rady, wskazówki. Zodiakalne panie. No, uzdrowić się, uzdrowić, oczyścić. Panienki.
Toksyczne romanse, toksyczne związki, niewłaściwe, tak, mi się pokazują, które są do oczyszczania, do odcięcia. Nie wiem, czy to z tym samym człowiekiem, bo być może to po prostu całkiem nowe osoby. Niektórzy mają taką sytuację, że nie angażuj się na to, bo będzie to toksyczne. Oddasz siebie, oddasz serce, nie będzie tej wymiany. U niektórych ta szansa nadal jest, ale powiedziałabym, że raczej z innymi ludźmi, niż z tym takim problematycznym problemem. No, u niektórych to są całkowicie toksyczne związki, gdzie po prostu trzeba się odciąć, uwolnić, może one nawet fizycznie już nie istnieją, ale no, ja tutaj patrzę w to, co dzieje się w energii, tak? Tu problemem jest zazdrość, tu jest w ogóle wiele, kochani, rozczarowań do oczyszczenia. Po prostu macie nieumiejętność cieszenia się z życiem, macie odwróconego diabła, tak? Czyli to są też obsesyjne związki. No brzydkie, no brzydkie. I ta karta mówi też mocno o uwolnieniu się, tak? Nowy etap wraz z uwolnieniem się od tych problemów. No ktoś tu nie odwzajemnia uczucia. Jest po prostu toksyczny i jest takie zagrożenie, tak? Więc jeżeli też uwikłaliście się w jakiś romans już, tak? To nie angażować się za nadto. No nie. Siedem mieczy, naprawdę macie tutaj podstęp. Uważajcie, panienki, dobra? Jeśli też jakąś tam dziwną relację macie, jeśli tam się przetrafiło. Skupić się na sprawach materialnych, na stabilizacyjnych, zwłaszcza kobiety, ale też nie w taki sposób, aby nieustannie za tą materią gonić. Wiecie co? Macie tutaj sporo iluzji, takich nierealnych fantazji. Przede wszystkim o tym, że ten romans, który potencjalnie tutaj macie, przerodzi się w coś więcej. I w dziwnym kierunku idziecie, w takim bardzo obsesyjnym i jest zagrożenie toksycznością, więc tu mocno też dla zodiakalnej panny przestroga. Jeśli z kimś to zarezonowało, jeśli czujecie, że faktycznie jesteście uwikłani w taką sytuację, w podziękowaniu proszę zostawcie łapeczkę w górze. Miło mi też będzie, jeżeli zostawicie po sobie komentarz. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany pomocą indywidualną, zapraszam do zapoznania się z opisem pod filmem. Dziękuję Wam serdecznie, panny. Trzymam kciuki za Wasze uzdrowienie. Wysyłam mocno do Was przewodników, opiekunów duchowych. Pozdrawiam serdecznie i przechodzę do zodiakalnych wag. Witam Was serdecznie. Zodiakalne wagi. Oczyszczę dla Was karty, tak aby tutaj się nam przysłużyły z najwyższym potencjałem. I zobaczę, co na ten tydzień do 16 maja, co dla Was wagi, co dla Was. Jakaś straszna tutaj nierównowaga, brak zaufania do danej lekcji karmicznej, brak zaufania do tego, że zwłaszcza w życiu uczuciowym tutaj znowu sprawy się odmienią na pozytywne, tak? Waga, która daje od siebie bardzo dużo, angażuje się, a potem dostaje po 4 literach. Ale to podejście dawno już się uwagi zmieniło, a szkoda. Dobrze by było to w końcu zmienić. No i znowu to mocne nastawienie materialistyczne do życia. Nie wiem, albo wasze, albo jakieś tutaj osób, z którą jesteście powiązani i tak nie za bardzo ta równowaga mi tutaj płynie. Trzeba podjąć jakąś decyzję. Trzeba też zobaczyć to, że macie tutaj jakąś toksyczną zależność, tak? No bo macie. Brak zaufania do losu, brak kontaktu ze źródłem, mocno materialistyczne podejście, brak równowagi, toksyczny strzelec w energetyce. No, co więcej mogę Wam powiedzieć? Co więcej mogę Wam powiedzieć, waki? Co więcej? Piątka mieczy. Słuchajcie, dajcie sobie spokój ze strzelcem, dobra? No jeżeli ktoś ma w porządku strzelca, no to nie jest to nie dla Was. Wiecie, że jest księżyc Wenus ascendent, wiecie, że nie zawsze musi ogólny przekaz zarezonować, tak? Mam nadzieję, że macie tego świadomość. Ale, troszeczki drogie, jeżeli coś z tym strzelcem jest nie tak, no dajcie sobie spokój, bo to piątka mieczy w ogóle... Nie.
Nie, bo będziecie ofiarą tej sytuacji. Zobaczcie, jest taka piękna karta. Iluzji w ogóle też. Składania ofiary. Ale tutaj ja widzę, że ktoś ucieka w dziwny świat i zgubił skrzydła swoje anielskie przede wszystkim, tak? Że ten anioł też jest odwrócony, więc ten strzelec jest silnie toksyczny. Tak? Może być strzelec, może być całkiem ktoś inny. Ale macie koło fortuny, więc tą sytuację można jeszcze odmienić, ale nie z tą konkretną osobą, bo ona was nie kocha, nie ma równowagi, jest zagrożenie toksycznym związkiem, jest jakieś wykorzystanie materialistyczne, tak? Więc z tą osobą nie. Ale generalnie sytuację można jeszcze odmienić, bo co? Bo tu jest jakaś królowa kielichów. Więc drogie panie, albo wy się zajmujecie, najlepiej już od teraz, swoim życiem emocjonalnym, uzdrowieniem, swoją czakrą serducha i generalnie czakrami. Bo to nie tylko czakra serca, ale też czakra sakralna, tutaj bym powiedziała, tak? Wszystko, co związane z emocjami, z uczuciami, delikatnością, wrażliwością. Także serca i sakralna. Ale kochani panowie, za kim wy tu latacie, jak tu jakaś królowa kielichów jest i na was czeka? Aż wejdziecie w piękny, szczęśliwy etap z tą osobą. Może być raczyca, może być skorpionica. Ze strzelcem proszę dać sobie spokój. O ile ten strzelec jest destrukcyjny, nie każdy musi mieć destrukcyjnego strzelca, tak? Kochani, nieodwzajemniona miłość. Jedynie romans, tak? Nie angażować też się za nadto, gdy widzicie, że tu chleba razem piec nie będziecie, no. Straszna nierównowaga, straszne materialistyczne odejście, toksyczny związek, który was dusi, związek, romans, toksyczny romans obsesyjny, prawdopodobnie też, czyli podobna sytuacja do panny troszeczkę, który was dusi i nie potraficie odejść, a to naprawdę, kochani, na niczym pozytywnym tutaj się nie opiera i przede wszystkim nie ma równowagi. Chcecie to w ogóle zobaczyć, bo mocno widzę tą sytuację. I w ogóle z jakimś trygonem ognia, no wiadomo, ogień, tak? Ktoś tutaj zmanipulował, ma poczucie pozorne władzy nad wami, kurczę, no i podcina wam skrzydła. Nieładne rzeczy. Nieładne. Wagunie. Nie wiem, czy wam też modlitwy czasami nie wyciągnąć. Natomiast na czym tutaj się skupić? Żeby jakoś faktycznie, przede wszystkim jest zwłaszcza dla panów, skorpionica, raczyca, bardzo empatyczna, kochająca kobieta w otoczeniu. I ja nie wiem, za czym tutaj to niektórzy się uganiają. A panie tutaj zająć się uzdrawianiem emocjonalnym, miłością własną. Ale na czym się jeszcze w ogóle skupić? O nie. Czy naprawdę źródło chce nam przekazać tyle wskazówek? No, teraz już na jakieś też niejasności do widzenia. Nie, to jest za dużo. Ja jeszcze może wybiorę z 3 z tego po prostu dla wagi. Z 3 z tego wybiorę. Dobra. Zawodowo też, kochani, macie szansę i kolejny znak, który zawodowo, finansowo rozkwita, ale emocjonalnie w miłości to jest jakaś masakra. Straszna stagnacja też, więc to jest też gdzieś i słuchajcie, naprawdę fajny rak jest przede wszystkim w waszym otoczeniu. Empatyczna raczyca, ale osoba uzdrowiona, uduchowiona, macie kogoś takiego. Ale tak samo jak i lew, tworzycie tutaj jakąś straszną stagnację, uciekając, zamykając się w sobie, osaczając się wielkim murem, przez który nikt nie może się przebić. Może ta kapłanka, może ta raczyca da radę, bo tu jest taka pani z intuicją, z mądrością, uduchowiona bardzo. Ale drogie panie, wy same tą arcykapłanką i królową kielichów przede wszystkim możecie się stać. To źródło chcę wam powiedzieć, bo tu jest bardzo duży potencjał na przebudzenie się waszej duszy pod kątem duchowym, emocjonalnym. Latało. Dobra, więc
dla Was modlitwa wspierająca w procesie Waszego przebudzenia. Odcięcia od materii, odcięcia od toksycznych związków. To nie jest Wam potrzebne. Na co Wam potrzebne takie toksyczności? Dobra. Wsparcie od Michała Archanioła dla Wagi. No, Wago, od teraz zdecyduj się być szczęśliwym, szczęśliwą. Tak, jakaś godna zaufania osoba jest w Waszym otoczeniu, kochane Wagi. Dziękuję za pomoc w otwarciu serca, mówiłam, że czakra serducha. Wagi, proszę Michała Archanioła teraz o wsparcie dla Was w otworzeniu się na szczęście, radość, rozkosz. Mówiłam, że czakra serca i sakralna, kochani. Uzdrawiam się pod kątem energetycznym, aby już niedługo zająć się uzdrawianiem energią i przejść na temat czakr, na temat bioenergioterapii. Mam nadzieję, że niedługo rozwinę się na tyle, że i takie wsparcie będę Wam udzielać. Trzymajcie mocno na ten proces kciuki, bo nie wystarczy tylko czytać tarota, trzeba Was jakoś też ruszyć do przodu nareszcie, tak? Więc jeżeli chcecie, abym w najbliższym czasie zajęła się uzdrawianiem energetycznym, to wspierajcie mnie. Wspierajcie mnie przede wszystkim mentalnie, duchowo, ale jeśli ktoś z Was by chciał materialnie na rozwój, na moje szkolenia, na sesje terapeutyczne, które są też mi samej potrzebne, tak? Bo aby być dobrym uzdrowicielem, to trzeba przede wszystkim zacząć od siebie, to zachęcam. Zachęcam Was do wspierania mnie w rozwoju duchowym, tak? Chcecie zobaczyć dobro w życiu. Ja chcę bardzo widzieć dobro w życiu, dobro na świecie. Jestem idealistką od zawsze. Moje życie też było mocno powiązane z zodiakalnymi wagami. Moja pierwsza miłość to zodiakalna waga. Pogubiona waga, która też bardzo chciała zobaczyć dobro na świecie. Więc od teraz, Wagi, zdecydujcie się być szczęśliwymi osobami i chcecie widzieć dobro, chcecie rozwijać czakrę serducha i sakralną i nie tylko. Chcecie się rozwijać duchowo. Trzymam kciuki mocno za Wasze przebudzenie. Jeżeli czujecie ze mną połączenie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie ślad w komentarzu, tak? A jeżeli ktoś pragnie kontaktu indywidualnego, zapraszam. Jestem otwarta, kochani. Jestem dostępna pod adresem divineforwardtarot@gmail.com. Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Dziękuję serdecznie Wam. Trzymam kciuki, ściskam, pozdrawiam i przechodzimy do zodiakalnych skorpionów. Witam serdecznie, zodiakalne skorpiony. Oczyszczam dla Was karty i przechodzę do rozkładu skorpionki do 16 maja. Co tam u Was? Co się wydarzy? Co nam duszyczki słychać? Zobaczmy, skorpionki. Skorpioneczki. Potem. Skorpionki. Jest tutaj komunikacja, idzie komunikacja, jeszcze sobie dopowiem od kogo, ale powiedziałabym, że od trygonu ognistego, ale wiecie co, to nie jest zbyt stabilne i koniec z końców i tak zostaniecie sami, więc raczej też przestroga. No może być strzelec, baran, lew, powiem wam szczerze. Dobra, to jest znowu podobny temat, co mówiłam wagom, mówiłam kobietom przede wszystkim spod znaku wagi, czyli drogie panie, no generalnie to panowie niekoniecznie od trygonu ognia, bo panowie z wami raczyca może się skomunikować. Ale tak, drogie panie, przede wszystkim czakra serca do przepracowania. Popracujcie trochę nad czakrami swoimi, nad empatią, nad rozwojem duchowym, bo tu jest takie zamknięcie, bardzo mocno sztywne. No jest jakiś tam lovelas, amant, rycerz buław idzie w Waszym kierunku, ale to nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest Wasze serce i Wasz rozwój, tak? Bo królowa kielichów mi się tutaj też pojawiło, więc przekaz dla Wag,
zwłaszcza z większością kobiet, tutaj bardzo mocno też rezonuje. Słuchajcie, jest jakiś tutaj amant na białym rumaku, trygon ognia, strzelec, baran, lew, ale to nie jest osoba, która zapewni Wam stabilizację w życiu. Prędzej jakieś karmiczne dziadostwo to jest, powiem Wam szczerze, więc przyciąganie będzie fajne, nie? Ale karty stabilizacji są odwrócone. Ta osoba nie da Wam stabilizacji w życiu. Nie będzie się angażować w relacje. Znowu, dzisiaj wszyscy to mają. Co tak pechowa w tej miłości. No siła, niezależność. Stawiamy na siebie, tutaj zwłaszcza kobiety. Pani tutaj czekają, aż się ta sytuacja odmieni, tak? A tu po stronie trygonu ognia zwłaszcza. No nie, to nie będzie impreza, gdzie do tanga po prostu poszła para szczęśliwa i gotowa i dojrzała, tylko tutaj no nie ma dwojga do tańca wspólnego. No nie ma. I niepotrzebnie się tak tym przejmujecie, drogie panie. Dwa razy ósemka, mimo czy jest w waszej energetyce, proszę się uwolnić, bo wy same nakładacie na siebie ograniczenia, w ogóle zupełnie bez sensu. Płaczecie nad rozlanym mlekiem, tym płaczem nie ma końca, jest potencjał na bycie silną, niezależną kobietą. Wybieramy rozpacz. No ale słuchajcie, byle, no chyba, że macie bardzo trudny związek karmiczny, ale starajcie się puścić te emocje. Byle z jakim amantem na koniu tutaj, tak, no tutaj na jednorożcu jeszcze, słuchajcie, on zmierza. Teraz się dopiero dopatrzyłam, że on tutaj zmierza na jednorożcu. To jest poważne? Z pochodnią? Chce coś podpalić? Słuchajcie, facet to powinien być miecz, powinien myśleć tutaj, nie? Powinien mieć miecz, tarczę. Tak wygląda rycerz. Nie. Tutaj z kijem leci. No, żarty żartami, kochani, ale no niezbyt, niezbyt znowu tutaj poważna relacja i związek, tak? Z trygonu ognia. Strzelec, lew, baran, uważajcie, dobra? Okej, okay. Na czym się skupić w związku z tym, bo to też tak dosyć problematycznie skorpionem. Tak uważać, słuchajcie, drogie skorpiony w tym tygodniu. Ale podróż jakaś fajna jest. Albo słuchajcie, podróż duchowa, wewnętrzna dla Was. Zawsze to mówię, nie masz kasy, nie masz możliwości na podróż, to wybierz się w podróż duchową. Będzie równie ciekawie i ekscytująco, tak? A niekoniecznie tutaj z tym jednorożcem. To ściema będzie, totalna ściema tutaj ze strony pewnego faceta. Ale generalnie, jeśli masz dosyć jakiejś sytuacji, jeśli chcesz odmienić swoje życie na lepsze, to zrób to. To wybierz się w podróż, to przeprowadź się z danego miejsca, tak? Jeżeli coś cię ogranicza, bo ciebie coś mocno, mocno, mocno ciebie coś w skorpionie ogranicza i w ogóle nie kontaktuj się z tym dziwnym człowiekiem, on jest tak nieuczciwy, on ma u ciebie taki dług karmiczny zaciągnięty, że nie ma sensu, to jest przestroga. Daj spokój dziwnym, toksycznym też romansom i zmień. Idź po zmianę w swoim życiu. Wprowadź zmianę w swoim życiu. Już w tym tygodniu. Nie czekaj, bo wy tu czekacie, skorpiony. A, może się coś zmieni. Skorpionki. Skorpionki, drogie. Ściskam Was mocno i całuję, tak? Pozdrawiam serdecznie. Dobra. Zodiakalne strzelczyki. Zodiakalne strzelczyki, co za słowo dla Was, tego strzelca, zobacz, zodiakalne strzelce. Zodiakalne strzelce. O, strzelce, a u strzelców się tak zmieniło? O kurczę, piękna energia. Tego się nie spodziewałam, że strzelec mnie tak zaskoczył. Jest nadal jakiś stan depresyjny, słuchajcie. Jest nadal dość ciężko, ale bardzo się ugruntowały, ustabilizowały energię. Jest widoczna brama, nowy etap, stabilizacja, miłość własna, bratnia dusza.
miłość, generalnie miłość. I rozwój duchowy, rozkwit, przebudzenie duszy. Ładnie. Ładnie. Stabilnie, w końcu stabilnie, tak? W końcu jakiś grunt pod stopami tutaj. W końcu wyruszamy w daną konkretną drogę. Ładne energie. Ładne energie. Ale problematyczny wodnik bardzo w waszym otoczeniu, wiecie? Bardzo problematyczny. Dajcie spokój z tym wodnikiem, bo on tu czyha na wasze pieniądze. Macie nowe. Tylko niektórzy są zbyt leniwi, żeby w tym kierunku wyruszyć. I myślę, że to chodzi o sprawy związane z bratnią duszą, też bliźniakami, z rozwojem duchowym, z uzdrawianiem. No to motywuje do tego, bo wy tak bardziej też pod kątem tych spraw materialistycznych. Słuchajcie, są jakieś toksyczności z tym wodnikiem chyba, wodniku rakiem, a to jest bezwarunkowe, tak? Tutaj widzę uczucie. I wszystko może się jeszcze dobrze zakończyć, natomiast wy musicie konkretnie, mam wrażenie, że już konkretnie podjęliście decyzję, ale chyba nie w tym kierunku, co trzeba, bo to jest bardziej jednak kierunek materialny i duchowy, a źródło jasno pokazuje, żeby wyruszyć w kierunku duchowym. To jest praca z ego, to jest praca z ego. Jeżeli to jest wasza bliźniacza dusza, jeżeli to jest wasza bratnia dusza, to jeżeli wy popracujecie nad własnym ego, nad własnymi deficytami, problemami, otworzycie się na rozwój duchowy, to pamiętajmy, że automatycznie też tą osobę niesiemy w górę, tak? Pamiętajmy o tym, moi drodzy. Jak tutaj podjąć pracę nad sobą, bo tu jest dużo lepiej, tu już nie ma tych obsesji, nie ma tych toksyczności, dziwnych rzeczy, jakiegoś uganiania się, tak? Więc dużo do przodu. Natomiast jak podjąć tą pracę tutaj nad sobą, jakie wskazówki jeszcze utrzymam? Pani, to ma być praca duchowa. To ma być praca duchowa, bo tu widzę takie karty pod tym kątem. Strzelca. Przyjąć pomoc od innych, jeśli ktoś oferuje. Przyznać się do własnych problemów i słabości, tutaj bym powiedziała. Rozwiązać też do końca problemy finansowe, jeśli macie, ale tutaj nie wyczuwam, żeby to było największym problemem teraz. Przyjąć pomoc od innych, bo ktoś może z taką inicjatywą pomocy przyjść, a wy nie do końca w tym kierunku, co trzeba. Bo to tak jakbyście obrali jakąś konkretną drogę, ale mi się wydaje, że to nie do końca jest ta właściwa, nie? Więc przemyślcie jeszcze, strzelce. Są tutaj konflikty, nie wszyscy jednak są po odcinaniu tych dziwnych relacji, zwłaszcza jeśli macie relacje z wodnikiem. Ale jednak źródło mówi, mocno dbają o swoją stabilizację, o swoją stabilność finansową, tak? Nie siedź tyle w pracy, jeżeli już za nadto przesadzasz z tymi finansami, bo to zawsze są dwie strony medalu i zawsze gdzieś mówię do grupy odbiorców, która będzie miała skrajnie jakąś sytuację adekwatną, tak? Do tego, co mówię. Ego. Przede wszystkim ego i zalekcja w materii. To jest do pokonania. Za mocno tutaj, mówię, to tak jakbyście wybrali już sobie radzicie, dużo zmieniliście na lepsze, ale jakbyście stricte no, wybrali już tą ścieżkę materialną, tak? A to powoduje nadal niedowartościowanie w duszy, wewnętrznie, zwłaszcza pod tym kątem duchowym. Rozwojem duchowym, tak? Dobra, zapalę światełko, bo już się tutaj ciemno. Dobra. Dziękuję, strzelce, wam serdecznie po. Zdrawiam i trzymam kciuki za wasze również przebudzenie duchowe, chociaż tu stricte przebudzenia duchowego nie dostrzegam, no ale za wasz rozwój duchowy oczywiście mocne strzeczyki, trzymam kciuki za wyruszenie w kierunku duchowym i pokonanie barier ego. Dziękuję, przejdę teraz do zodiakalnych koziołków. Koziołki drogie, witam was serdecznie i przechodzę do przekazu. Przechodzę teraz do przekazu. Dla koziorożców. Koziorożce, co tam słychać? Znowu ze strzelca problematycznie, słuchajcie.
Nastawienie materialistyczne strzelca. Ale wyszło przed chwilą. Uważajcie na strzelca, który jest nastawiony materialistycznie. No. Nie ma równowagi w dawaniu i braniu między wami. O. Słuchajcie. Macie pozaciągane, czy nie wy macie pozaciągane długi karmiczne, to ta osoba może mieć pozaciągane długi karmiczne u was i jeszcze te pieniądze od was. Uważajcie, bo koziorożce to są znaki rozwijające się duchowo, rozwijające się właśnie nie duchowo, tylko materialnie i stabilizacyjnie. Są to osoby z trygonu ziemskiego, tak jak sama nazwa wskazuje, jestem z trygonu ziemi, mocno stąpam po ziemi, tak, z tobą. I wiadomo, że mi w tym rozwoju idzie. I uważajcie tutaj. Uważajcie. No słuchajcie, w tym tygodniu trzeba uważać na trygon ognia. Znaki ognista są w trudnych energiach. Zobaczymy jeszcze, w jakich energiach jest baran. Strzelec jest mocno w energiach materialistycznych, a lew to w ogóle... No, albo to należy współczuć. Kochani, uważajcie na trygon ognia. Jeszcze zobaczymy, jak barany, ale... Bo te baranki to tak mniej tutaj wyczuwam. Raczej strzelec lew tutaj jest problematyczny. To nawet pokazuje, to jest karta strzelca, ale właśnie pokazuje się lew też, tak? Może też coś z tym lwem. Może coś strzelca lwem. Znacie, trygon ognia w tym tygodniu mi się nie podoba. No, nie chcę się tutaj do was ten, nie? Ale... Nie podoba mi się coś. W kartach, jak tak przeglądam. Dla wszystkich znaków. Więc trzeba uważać, trzeba przymknąć oko tutaj na trygon ognia. W ogóle ciągle mi się pokazuje ten rycerz buław. To też jest strzelec, tak? Nie, że coś się uparłam do strzelca. Absolutnie nie. Że nie mam żadnego urazu. Kocham całym sercem. Natomiast, kochani, no, przewija mi się tutaj, kurczę, ten amancik z pałką na jednorożcu. Więc to albo są te romanse, jakieś dziwne w ogóle rzeczy, osoby, które nie są skłonne się angażować, albo naprawdę na trygon ognia porywczy trzeba uważać, no. Już kolejny znak, który to ma. Dobra, kochani, o co chodzi? Co ten rycerz buław na tym jednorożcu chce i ściemnia, że to jest koń? I że tutaj... Idzie na bitwę poważną, tak? Walczyć o swoje. On sobie robi hece, on sobie robi jaja, on jest przebieranym rycerzem. Kurczę. Kochani, strzelcobyk to jest. W waszym przypadku. Tyle tutaj akurat bardzo ognisty byk to może też być. Albo byk, który chce z wami romansu. Lew, byk, strzelec. Takie to widzę znaki. Uważajcie, bo ta osoba ma albo ochotę na wasze pieniądze, albo ma ochotę po prostu z wami poromansować. No. To będzie destrukcyjne. To będzie destrukcyjne. Bardzo. Piątka mieczy. Uważajcie, jak koziorożce macie też ostrzeżenie. Kolejny znak, który ma podobne notabene ostrzeżenie. No tak, no bo tutaj znaki się wymieniają. My nie jesteśmy tylko znakiem słonecznym. Mamy różne oddziaływania, tak? Więc dlatego też tak to wygląda. Straszna iluzja nie angażu. Kolejny znak, któremu mówię. Nie angażuj się za bardzo uczuciowo. Dobra? I nie wskrzeszaj, kolejna też osoba, która tu ma, nie wskrzeszaj dziwnych historii miłosnych. Czy my mamy znowu jakąś retrogradacyjkę? Nie wiem, już przestałam to, kochani, śledzić. Ostatnio astrologię przestałam śledzić, zajęłam się bardziej uzdrowieniem pod kątem energii. Nie wskrzeszaj tematów dziwnych z przyszłości. Czy ktoś tu może być dla ciebie jeszcze stabilnym partnerem, bo... A to może też być iluzja wejścia w to partnerstwo, ale czy ktoś nim może się stać, bo strzelec, byk, lew, to ja nie wiem. Ktoś się nim może jeszcze stać, ale pytanie kto? No nie wiem, to już ty sam zdecyduj, kto w swoim otoczeniu będzie tym odpowiednim partnerem. Bo zdecydowanie jest jakaś osoba jedynie romansowa. Zobaczmy, może dowiem się czegoś z talii RWS, jeszcze więcej. Słuchajcie, odradzam strzelca lwa i byka. To nie chodzi o jakieś moje te
traumy i doświadczenia złe, tylko tak w kartach mi się pokazuje. No, mam nadzieję, że nie przenoszę swoich traum na karty. Biała świeca świeci jako ochrona, wszystko ładnie staram się oczyścić. To tak mi się pokazuje. Możecie dać znak w komentarzu, czy faktycznie coś z tym jest. Dobra, potencjały. Co tu jeszcze? Kto był tym odpowiednim? Czy w ogóle ktoś taki jest? No na razie nieuczciwości się pokazują, zwłaszcza te nieuczciwości od tego byka. W ogóle to sobie odpuścić, nie odnawiać, bo będziecie znowu cierpieć. Skupić się na razie na swojej stabilizacji finansowej, na pracy na własny rachunek i nie rozdawać. I za bardzo ludziom po prostu nie rozdawać. Rozpocząć nowy, stabilny etap w swoim życiu, liczyć na siebie i nie oglądać się za cudnymi romansami. Naprawdę, kochane koziorożce, tu macie mocno taką radę i nie jeden znak taką radę dzisiaj dostał, tak? Duszyszki drogie. Dobra, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, trzymam kciuki za Waszą stabilizację, za zbytne niebujanie w obłokach i przejdziemy sobie do wodniczka. Cześć wodniczki, witam serdecznie. Przejdziemy do Waszego rozkładu z 16 maja. Co się odbyło do 16 maja, chcę Wam powiedzieć, co za informacje chcę Wam przekazać. Co dla Was, wodniczki w kartach, wyczytam. Wodniczki zodiakalne, blokujecie się na proces uzdrawiania, nie do końca coś tu jest pouzdrawiane. I u Was się pokazał ten dziwny człowiek, czyli generalnie Trygon Ognia, Strzelec, Baran Lew, albo jakiś romans, romans, który jest nieuczciwy, tak? Słuchajcie, ile osób to ma? Ile osób ma zagrożenie jakimś toksycznym związkiem? Nie ma uzdrawiania, nie ma gotowości, nie ma zaufania, tak? I też się pokazuje u Was byk, więc no może to samo też co u koziorożca. Pokazuje się jakiś kryzys, pokazuje się też strzelec, ale ten strzelec tutaj o dziwo jest pozytywniejszy, ale tu trzeba dojść do równowagi. Aby rozpocząć nowy etap, ruszyć do przodu, tak? Szanse na to na pewno macie, wodniki. Dlaczego ta czwórka mieczy jest zblokowana? Co się dzieje? Dlaczego blokujecie się na uzdrawianie? Dlaczego wodnik blokuje nam się na uzdrawianie? O co chodzi? Dlaczego wodnik blokuje się na uzdrawianie? Nie wiem, bo potencjalnie macie szansę na zmianę. Naprawdę macie szansę na zmianę i na wyruszenie w tym pozytywnym kierunku. Więc o co chodzi wodnikowi? No i powiem Wam szczerze, że tak jak większość ma uważać na znaki ognia, strzelec, baron, lew, tak u Was wcale to źle nie wygląda. Ale słuchajcie, są jakieś nieuczciwości w energetyce. Tylko, że Wy sami te nieuczciwości przyciągacie. Pamiętajcie, że myśląc negatywnie, przyciągając negatywnie, nie wierząc w potencjał, sami to przyciągamy. I może tutaj jest tego typu problem, że tak naprawdę moglibyście mieć wszystko co najlepsze, a kreujecie negatywnie. A sami przyciągacie dziwne, toksyczne sprawy i sami obracacie koło fortuny na swoją niekorzyść. Proszę się ogarnąć, wodniki. A z tym brakiem zaufania, no to też nie poddajemy się, walczymy o miłość, o potencjał, tak? Bo tu sami na własną modłę, nie wiem, sami sobie złożyczycie, czy o co chodzi, wodniki. Dziwny przekaz, jak to u Was bywa. I widzę, że tej sytuacji już długo nie potraficie zmienić, nie potraficie zawalczyć o to, co najlepsze, nie potraficie wejść w tą zmianę, tak? A tak naprawdę macie wszystko, co potrzebne, aby to zrobić. Tutaj wodnik powinien śmiało wejść do przodu w nowe. Nadal są istoty, które się blokują. Wodniki, jakie tutaj rady dla Was, na czym się skupić w tym tygodniu? Jakie rady dla Was i na czym się skupić w tym tygodniu? Na nauce, na wyciąganiu związku, wniosków, na doszkalaniu się. Wiecie, naprawdę może być jakaś nowa, ciekawa znajomość. Nie bać się tego, bo tutaj tak
nie wyczuwam, żeby było się czego bać. Tu raczej sami przyciągacie albo rozpamiętujecie przeszłość, chociaż tego rozpamiętywania też jako tak nie widać. To jest jakieś takie uwodnika, jak to uwodnika? Nie, bo ja nie będę wchodzić w nowe, tak? Bo po co? No po prostu, no takie tutaj wodnicze, buntownicze. A tym się pokazuje, że ty masz wchodzić w nowe związki i relacje, bo ty masz do przepracowania wodnik. I ty masz się nauczyć, tak? Nareszcie. Ty masz wchodzić w to, co los ci daje. I się nie buntuj i działaj. Aj, wodniki. Strach przed transformacją, strach przed zmianami. W ogóle miłość jest przed wami. Króla kielichów macie. Macie tutaj jakąś nowy związek, nową relację. Nie kombinujcie wodniki za nadto, dobra? Nie kombinujcie za nadto, wchodźcie w nowe, nie zamykajcie się i nie bójcie się sparzyć. No chyba tak wam powiem, bo tu ktoś idzie z ognistą inicjatywą. Tu bym nie dawała wodnikowi ostrzeżenia, bo wodnik też za długą stagnację już miał w życiu. Wodniku, kreuj, manifestuj, nie bój się, rozwijaj się, tak? Wyciągaj wnioski z danych lekcji. Nie bój się też danych lekcji odrabiać i w dane związki po prostu wchodzić w relacje. Akurat dla wodnika taki przekaz. Zobaczymy teraz, co będzie dla rybęki. Witam Was serdecznie, rybęki. Zapraszam Was do Waszego czytania. Nadamy tydzień do 16 maja. Zobaczymy, co dla Was. Zobaczmy ryby. Ryby zodiakalne. Z czym tu Wam tak ciężko? Znowu z jakimś strzelcem? Ryby czegoś tutaj nie wiedzą. Ryby cały czas coś kontrolują, ale chyba otwierają się na nowy potencjał. Ryby, czegoś nie widzicie, czegoś nie wiecie, coś nie jest dla Was tutaj jasne. I przysparza Wam to spory ciężar, przysparza Wam to zakłopotanie. Zobaczmy, rybki, o co dokładnie chodzi. Rybki, o co tu chodzi? Nie ma równowagi. No, to też takie wewnętrzne uzdrawianie tutaj dla Was. Nie ma komunikacji, zwłaszcza od strzelca, gdybyście mieli. Nie ma i nie będzie tutaj, mam wrażenie. I dlatego macie niewyjaśnione sprawy z tą osobą. Tak, ktoś po prostu zawiesił relację, tak? Nie to, że zakończył i jeszcze wyjaśnił, dlaczego kończy, tylko zawiesił i Wy nie wiecie, o co chodzi. I Wy staracie cały czas się tutaj kontrolować tą sytuację. To jest bardzo dla Was negatywne i destrukcyjne. Wiecie, że tak jeszcze się odpuszcza, nie? Bo to strasznym obciążeniem jest dla Was, również energetycznym od środka. Mogą być relacje jakichś bratnich dusz, twin flame'ów i tak dalej. Jeśli coś ma tutaj się zadziać, to powiem Wam, że pod koniec tygodnia, ale przede wszystkim powinniście otwierać się na nowe potencjały energetycznie, pracować ze swoją energią, tak? Tutaj mocno widzę. I otwierać się na nowe, witalne, zdrowsze. Bo tutaj jest jakaś niewyjaśniona sprawa, która po prostu mocno energetycznie Was obciąża. A to nowe, lepsze i witalne, to być może jest nowa miłość i szansa. A być może coś się z bratnią duszą zadzieje, no zobaczymy. Raczej pod koniec tygodnia niż na początku, ale pokazuje mi się toksyczny też partner, taki egoistyczny, z problemem z ego, który zawiesił kontakt z Wami, bo też mi tak było wygodnie, tak? I wtedy taka opcja tutaj, myślę, że ta osoba się jakoś gruntownie nie zmieni jakimś cudem, tak? Wtedy tutaj wchodźcie w nowe, no bo ktoś, kto kończy kontakt w taki sposób. No jak traktować poważnie taką osobę? I tutaj znowu trygon ognia jest negatywny, tak? Strzelec, baran, lew. No tak nie za bardzo w tym tygodniu z tymi znakami. Ale pojawia się, zwłaszcza lew też, no, ale pojawia się, kochani, nowa szansa miłosna pod koniec tygodnia dla Was. Na jakich potencjałach jeszcze skupić rybęki? W tym tygodniu. Intelekt mi się pokazuje i tak, wiecie co, potrzebujecie dystansu bardzo mocno, bo tutaj jest jakaś ścisła kontrola.
rzeczowo, obiektywnie spojrzeć na sytuację, nie odlatywać, nie łudzić się. Jeżeli ktoś mi tak zrobił, zachował się egoistycznie, zawiesił kontakt, znajomość, nie wytłumaczył dlaczego, to ty spójrz na to rzetelnym okiem, że tak powiem, obiektywnym i spójrz z prawdą na sytuację, używając tego miecza, używając siły intelektu, analizy, no aha, dobra, no ktoś tak zrobił, to mi to nie służy, to jest nowe, lepsze, bardziej pozytywne. No, co tu dużo mówić? Tak, bo tu macie zawód, rozczarowanie i egoistę w energetyce, tak? I nad stabilizacją też troszeczkę swoją popracować, zawalczyć o swój stabilny grunt pod nogami, o miłość własną i naprawdę szansa na nową miłość, gdybyście chcieli lepszego, miłosnego, dostrzegam. Dostrzegam w energetyce, więc tutaj odciąć się od osoby, która nie czekać w ogóle już na wyjaśnienie tutaj ze strony tej osoby, bo ona pokazuje się w tych odwróconych energiach, zwłaszcza gdyby to też jakiś romans był dziwny, tak? Ale to może być partner, który rzeczywiście wiele was łączyło, który stał się egoistyczny w ogóle i też bardziej chciał się skupić na swoich celach i też dlatego ten kontakt zawiesił. No i tego kontaktu nie odnawia, nic wam nie wyjaśnia. Dajcie spokój, macie szansę na nową relację miłosną. Tutaj chciałabym tylko wam rybańki powiedzieć. I dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam, trzymam za was kciuki. Zostawcie łapeczkę w górę w podziękowaniu, ślad w komentarzu. Dzięki serdeczne, rybki. No i co? I zostały nam baranki. Witam was, baranki. Przechodzimy do czytania waszego, do 16 maja. Dobra, i tu też strzelec. Słuchajcie, w tym tygodniu na pewno trzeba uważać naprawdę na ogień, na sprawy ognisa. Co my mamy za nów teraz? W czym my mamy nów? W byku? Czy w byku już był? Nie, w byku mamy, nie? W każdym razie na ognisko te znaki trzeba uważać. No. Straszna nierównowaga w dawaniu i braniu w waszych relacjach. Materialistyczne podejście, to co też wielu znakom już mówiłam. Niestabilne emocje, siedzenie w głowie. Dużo kart mi strasznie wypadło, ale raczej tendencja do wchodzenia w relacje toksyczne niż te angażujące się, tak? No kochani, taką sytuację niestety przyciągnęłam. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj króciutko jeszcze dopowiem. Dużo do przepracowania, tak? Jeśli chodzi o miłość. I to nie jeden znak to ma. Coś mi się ta energia już troszeczkę tutaj... Czakra serducha do uzdrowienia, kochani. Mocno pracuję, dużo toksycznych związków, romansów tutaj baranki macie. Mocno będę pracować, troszeczkę w ogóle może być mnie w najbliższym czasie mniej na kanale, tak? Przewartościowałam swoje życie, dużo zmieniam, chcę się uzdrawiać, chcę pracować z energią, chcę wyjść tylko i wyłącznie, chcę wyjść ponad pracę tylko i wyłącznie z tarotem, bo siedzę już dosyć długo w tej dziedzinie i czytam te karty i czytam i generalnie no to no jest takie poczucie, że gdzieś tam no, kręcimy się w kółko, nie? Dlatego chciałabym pójść o krok dalej, jeżeli chcecie mnie w tym wesprzeć, zapraszam. Najlepiej mnie wesprzeć, jeżeli zamówicie po prostu u mnie czytanie indywidualne i wtedy ja jakoś się wam przysłużę i wy przysłużycie się mi, zwłaszcza materialnie, tak, abym mogła się dalej rozwijać. Są trzy formy wsparcia mnie na ten czas. Zachęcam do zapoznania się pod filmem. No właśnie, barany. I tutaj gdzieś te potencjały na miłość są, ale pytanie, dlaczego, tak? Dlaczego nadal nie ruszamy, nie uzdrawiamy? No właśnie, bo może nie wiemy jak. Bo może po prostu nie wiemy jak. Dlatego też stwierdziłam, że samo czytanie tarota to za mało, tak? Mam taką silną właśnie potrzebę przewartościowania, pójścia wyżej. W końcu rozwijania się duchowego, a nie tylko o tej duchowości opowiadania wam, tak? Tu macie poczucie wartości, tu macie ego. Więzicie się w tych ograniczeniach, w tych schematach. Życzę wam
z całego mojego dobrego serca, z mojej zielonej, przepięknej aury, tak? Z mojej czakry Anahata. Przysyłam Wam jak najwięcej miłosnej energii, współczującej, empatycznej, do pracowania nad sobą i rozwijania tych potencjałów. Każdemu tak naprawdę, kochane duszyczki, chciałabym tego szczerze życzyć. Bo tutaj u Was z baranki dostrzegam tak naprawdę to, co jest na zewnątrz, to nie jest ten, co Wy macie we wnętrzu. I tu dostrzegam potencjał na przepiękną wrażliwość i gdzieś wyruszenie właśnie w tym kierunku miłosnym, tak? Ale, kochani, to nie jest tak, że nie wystarczy też prawo przyciągania, powiem szczerze, bo prawo przyciągania zadziała, jeśli o to poprosicie i ja i w ostatnim czasie bardzo mocno się o tym przekonałam. Generalnie wiem o tym, że prawo przyciągania zadziała, jeżeli dobrze zamanifestujecie i poprosicie, tak? Natomiast nawet jeśli przyciągniemy tego właściwego człowieka, czy to najlepszą, na odpowiedni moment, czy to bratnią duszę, czy po prostu przyciągniemy, tak? Ten nasz docelowy, tego docelowego partnera, bym powiedziała, z którym może się w końcu udać, a tu też to u Was dostrzegam, to nie wystarczy tylko go przyciągnąć. Bardzo szybko przy takiej osobie mogą wyjść kompleksy, które w dalszym ciągu macie do przepracowania, tak? Może wyjść to, że pomimo tego, że go przyciągnęliście, nadal się tej miłości boicie. Mogą wyjść bardzo mocno Wasze zaburzenia i to też tutaj widzę, że to jest do przerobienia. I kiedy pojawia się człowiek, na którym tak mocno nam zależy, z którym potencjalnie moglibyśmy coś zbudować, zaczynamy straszną uwagę. Tak jak zawsze staraliśmy się schować w jakiś pancerz, tak? Budowaliśmy taki pancerz mocny wokół siebie, to kiedy przyciągamy tego bratniaka, tak? Tą bratnią duszę, okazuje się, że jesteśmy na tyle wrażliwi, że zaczynamy straszną wagę przyciągać do tego, co ta osoba mówi, tak? Czyli jeżeli mieliśmy jakieś kompleksy i dana osoba zwróciła nam uwagę na temat naszego wyglądu czy zachowania, no to my to odbijaliśmy, bo mieliśmy pancerz, aż zaatakowaliśmy, tak, słowem i naszym ego. Natomiast kiedy pojawia się ta miłość przyciągania, no być może tutaj u Was się pojawiła, wydarzyło się coś takiego, to staliście się nagle nadwrażliwi, tak? Zaczęliście, ta osoba przybiła się przez Was pancerz, przez Wasz pancerz, tak? Przez pancerz Waszego ego. Tylko że to spowodowało cierpienie. I okazało się, że pomimo tego, że przyciągnęliście tą miłość, wcale to nie jest takie łatwe, żeby w tym trwać. Ale trzymam mocno za Wasze uzdrawianie kciuki, tak? I chciałabym w najbliższym kochani czasie też wspierać Was w procesach terapeutycznych, stać się tą terapeutką dla Was, tak? Nie tylko czytać karty, ale być i terapeutą dla Was. Więc trzymajcie mocno kciuki. Na razie równowagi nie ma. Na razie tutaj powychodziły. Ale to dobrze, bo długo był pancerz, a teraz powychodziły te problemy, z którymi po prostu będziecie mogli pracować. Życzę Wam właściwego trybu życia. Życzę Wam właściwych wyborów. I życzę Wam wyruszenia w kierunku duchowym. Na tym najbardziej tutaj nam zależy. Taki kanał rozwijam, taki był zamysł. Z duchowością zetknęłam się po raz pierwszy w 2016 roku. I widzicie, no nie od razu założyłam kanał, bo kanał założyłam dopiero ponad 2 lata później. I chcę iść dalej, i dalej, i dalej. Więc mam nadzieję, że wesprzecie mnie jak tylko możecie w tym procesie. I do usłyszenia w następnych filmach i nagraniach. Ściskam Was serdecznie i pozdrawiam.